Ho, 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 hej, tu Misia, witam was w kolejnym vlogmasie na moim kanale, już siódmym. Nie, no ten samochód to mi przeszkadza prowadzić vlogmasy, jak to, co to? Moi drodzy, ja już jestem po pracy, właśnie byłam na nagraniach Factory Poznań, które widzicie z tyłu. Prowadzę im TikToka, także nagrywałyśmy fajne świąteczne filmy, stąd też mój świąteczny sweter dzisiaj. A dodatkowo zakupiłam, a dokładnie wymieniłam piżamki świąteczne. Proszę tutaj, świąteczny klimat! Piżamka jest dla Kacpra i dla mnie. I ja ją wymieniałam ze względu na to, że wzięłam ostatnio Kacprowi o rozmiar za małą, teraz wzięłam rozmiar większy i mam nadzieję, że już będą w porządku i że będziemy mogli się na jakimś vlogmasie ubrać w te piżamki, nie wiem, wypić jakieś kakałko i taki, wiecie, totalnie już świąteczny klimat wprowadzić. A teraz jadę w końcu wymienić opony na zimowe. Wiem, że już mówiłam wcześniej na Instagramie o tym, że koniecznie muszę to zrobić, ale widzicie, tak życie się układa moje, że nie mam na nic czasu. A jednak to jest ważne, także cieszę się, że w końcu to zrobię. A następnie jadę do stajni i prawdopodobnie będę jeździć na Siwym, którego znacie z poprzedniego filmu. Gdzieś tam się pojawi ten film, w którym on wystąpił, bo Natalia słabo się czuje, jego właścicielka, i poprosiła mnie, czy mogłabym wsiąść na Siwego, także jak najbardziej polecam się. A co jeszcze dzisiaj? Jeszcze longing Quevedo. I to będzie wyzwanie, bo będę musiała go wylążować na Kantarze, a on no jest trochę, wiecie, silnym koniem i na razie go lążowałam na Ogłowiu. Dzisiaj nie możemy, bo wędzidło nie wchodzi w grę po wczorajszym dentyście, także na Kantarze, no i zobaczymy. Mam nadzieję, że mnie nie zniszczy. Także teraz po takim dłuższym wstępie życzę już wam miłego oglądania. Spędzamy dzień ze mną, nie tylko po końsku, tak też życiowo wam pokażę, co u mnie i lecimy z tym filmem. Okej, drobinka jest nadal turbo brudna, ale przynajmniej ma już zimowe opony. Także spójrzcie, jaki to jest brudas. Obiecuję, że już niedługo oddam ją do kompletnego czyszczenia. To się na pewno wydarzy w tym miesiącu. Trzymajcie mnie za słowo. Ale fajnie, już teraz będę się o wiele bezpieczniej czuć, jadąc na konie. Bo raz jak był ten śnieg, no to myślałam, że po prostu nie dojadę z powrotem, bo tak się ślizgałam. A teraz elegancko zimówki. Czas na pokaz mody Siwera, czyli pokażę wam po prostu rzeczy, które są moimi ulubionymi i które teraz sprawdzają mi się świetnie w te zimne, ponure dni. Zaczniemy od właśnie tej koszulki termicznej. I ona naprawdę świetnie służy w te mrozy, bo ja mogę jeździć tylko w niej i na przykład na to kamizelka i jest perfekto, nie jest mi za zimno. I tak właśnie wygląda, cudowny granatowy kolor. Ja teraz mam fazę na granatowy i bordowy, więc idealnie pod to, co Siwer zaproponował. Właśnie granatową mają taką koszulkę, mają ją bordową i bodajże jeszcze czarną. No i to, co jest fajne, to to, że można sobie zapiąć i żeby było jeszcze nam cieplej, ale ja wolę tą wersję lekko rozpiętą. Dalej mamy leginsy, nie wiem, czy tutaj je widać, czy nie. I te leginsy również używam jako takie kalesony pod bryczesy, bo są po prostu, wiecie, obcisłe, więc nie przeszkadzają mi, nie są za grube, a również bardzo, bardzo zmieniają sytuację zimą, bo dzięki nim jest mi po prostu ciepło. Także naprawdę wam polecam te termiczne rzeczy. Jeżeli jesteście takimi zmarznakami jak ja w stajni, to koniecznie zaopatrzcie się. Dalej teraz przymierzę moją nową bluzkę bordową, czyli taką samą jak ta, tylko w kolorze bordowym. Ej, nawet nie spojrzałam w lustro jeszcze, wy pierwsi widzicie, jak wyglądam w tym kolorze. Dajcie znać, czy bordowy pasuje do mnie. Moim zdaniem fajnie wygląda, też tak bardzo elegancko. I tutaj w ogóle mamy rozmiar XS, a tej granatowej mam S-kę. I XS no, jest lepszy, bo po prostu ładnie wszystko wygląda, dopasowane. A S-ka jest troszeczkę za duża, mimo to zostawiałam sobie tamtą S-kę, no bo nie jest na tyle za duża, żeby wymieniać. A tu możecie zobaczyć, o, kłaki Nikosia. Tutaj możecie zobaczyć bryczesy, również z Siwera, z pięknym silikonowym lejem, również bordowe, które idealnie sprawdzają się właśnie z tymi leginsami pod spodem. I tutaj mam rozmiar S, tutaj mają bardzo śliczny ten lej, ułożenie na tyłeczku. Z przodu, proszę bardzo, głębokie kieszonki i to naprawdę głębokie, bo normalnie mój iPhone nie mieści się do żadnych bryczesów, bo mam tego iPhone'a 13 Pro Max, a tutaj na luzie się mieści, bo są przeolbrzymie te kieszenie, więc duży plus dla Siwera za to, że pomyśleli o osobach, które jak ja
mają spory telefon. No i właśnie tak zazwyczaj chodzę do stajni, czyli bluzka jest w środku, bryczesy, leginsy, założę jeszcze skarpetki z Silwera, czapkę i jakąś kamizelkę jeszcze chwycę. No dobra, tak dzisiaj wygląda mój total look do stajni. Oczywiście jeszcze założę granatowy płaszcz z Fuchsa, bo aż tak odważna nie jestem, żeby pojechać tylko tak. No ale mamy czapkę Silwer, bluzka termiczna Silwer, bryczesy Silwer, leginsy Silwer i tutaj kamizelka z Cavaliere. No i ten płaszczyk jeszcze będzie. No i elegancja Francja. Czuję się cieplutko, ale też, że ładnie wyglądam, więc to jest jak najbardziej super. Czekajcie. Dobra, widzicie lepiej? Tak, 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 skarpetki. Widzicie skarpetki, czy nie widzicie skarpetek? Chyba widzicie. Zaraz popsuję łóżko, kanapę. Pamiętajcie, że macie kod zniżkowy do Silwera, a teraz otwieramy kalendarze. Jesteśmy w świątecznej atmosferze i rozpoczynamy otwieranie kalendarzy i wiecie, znacie mnie na pewno już bardzo dobrze, że kusi mnie, aby sięgnąć od razu po ten kalendarz od Kacpra, ale nie. Zaczniemy od kalendarza dla Nikosia, bo tutaj tak ładnie ze mną siedzi, także on pierwszy dostanie coś. Ten kalendarz już jest taki dość masakrowany, a to dopiero siódmy dzień. Wczoraj były krewetki, to dzisiaj pewnie po prostu jakaś suszonka. Serio, suszonka. Mamy dzisiaj tą ciemną suszonkę, więc dajemy Nikusiowi. Masz, Nikoś. Dobra, kolejny kalendarz kinderek. Siódemka nie jest taka mała. Mamy Kinder Bueno, moi drodzy. Siódemka. Mamy siódemkę. Jest to coś większego. Aha, dobra, takiego większego, że mamy tutaj tego standardowego czerwonego odsuksa. Teraz czas na ostatni kalendarz od Kacpra i Marek, z którymi współpracuję. O, znowu Silwer! Okej, okay, czyli chyba sponsorem całego kalendarza jest po prostu Silwer. I mamy tutaj chyba, no, skarpetki. O, skarpetki! Ja już mam dwie takie pary, tak, to są takie same, które mam i bardzo, bardzo je lubię. Także trzecia para, Silwer, skarpetki, dziękuję bardzo. I nie wiem, czy to oznacza, że dzisiaj jest jakaś promocja na skarpetki, na pewno Wam dam tutaj jakiś napis, jeżeli promocja jakaś będzie na skarpetki. A teraz ja i Nikoś zapraszamy do oglądania dalszej części Vlogmasa. Ej, dobra, ten vlog będzie taki open boxowo przymiarkowy, bo właśnie przyszła moja paczka od Amigo. To nie jest sponsorowana paczka, to jest moja własna, którą zamówiłam z kodem Tumisia, bo tak, ja też zamawiam z kodem Tumisia, no bo to jest najlepszy kod zniżkowy Amigo, wiecie, tu polecam serdecznie. Także pójdziemy ją odebrać i zobaczyć, co tam się skrywa. Ja wiem, wy jeszcze nie wiecie. I tak, jestem czerwona na twarzy i chyba jakaś gorączka mi wchodzi, ale nie mogę się rozchorować, bo jest vlogmas, są konie do jeżdżenia, trzeba działać. Nie ma czasu na chorobę, wypieram choroby. Z tego wszystkiego zapomniałam o kalendarzu od Wicki, także otwieramy czwóreczkę. No i tutaj mamy kolejne smaczki dla konia oraz coś zapakowanego w różową folię. No dobra, to jest taki, to się nazywa chyba Delight, do po prostu taka mała świeczka, tak mi się wydaje. Dzisiaj na obiad, moi drodzy, pierogi z żonki, czyli bardzo świąteczne danie, które my z Kasprem uwielbiamy. Ej, dobra, to jest takie piękne, że nie mogę. Mówiliśmy Wam w którymś, nie wiem, czy ostatnim, czy przedostatnim vlogu, że pierwsze 10 zamówień Silwera z dopiskiem w komentarzu, że jestem od Misi albo od Tumisi, dostanie zdjęcie z autografem i właśnie dostałam te zdjęcia do podpisu. Kacper tak ładnie to przygotował, także podpiszę, wysyłam do Silwera i do Waszych zamówień i również będą dodane. Lecę po paczkę od Amigo oraz nadać listem zdjęcia do Silwera, żeby potem Wam wysłali do zamówień. Także w drogę, już jestem ubrana jak na konie, czyli właśnie ten płaszczyk i to, co już Wam pokazywałam. Taka stylóweczka, ale ta czapka jest no po prostu... Mega mi się podoba. No dobra, ta paczka jest tak olbrzymia i ciężka, że jednak żałuję, że to ja poszłam, a nie Kacper po nią. Ale dobra, dobra. Dobra, pierwszymi rzeczami, które zamówiłam, jest torba na oficerki w pięknym granatowym kolorze ze złotą tutaj lamówką. Stwierdziłam, że muszę po prostu bardziej dbać o swoje oficerki, więc mają teraz specjalną torbę dla siebie. Dodatkowo wzięłam, ona się też nazywa Jenę, powidła?
Ja nie pamiętam, no ale to są takie do butów, żeby się nie opadały. Coś takiego, takie jest ich zastosowanie. Także też będę jej używać do oficerek, żeby ładnie trzymała się ta skóra. Dalej mamy zabawkę dla Quevedo do boksu, czyli taką lizaweczkę na fajnym sznurku. Mam nadzieję, że będzie miał z niej dużo radości i 3 wkłady do niej o różnych chyba smakach. Nawet nie pamiętam, co za smaki wzięłam. W każdym razie jutro, myślę, że jutro na spokojnie mu to założę, żeby już dzisiaj po nocy nie. I zobaczymy, czy będzie się tym bawił. Na pewno Wam wszystko pokażę. Kolejna rzecz, niby taka malutka, ale ma duże znaczenie, bo jest to mostek do lążowania. Ja wiem, że 2 razy lążowałam, to chyba tak, 2 razy na ogłowiu samym i przypinałam do wędzidła i to nie jest najlepszym rozwiązaniem, dlatego szybko zamówiłam mostek i teraz będę przypinała z 2 stron i tutaj będzie ląża. Dalej zamówiłam produkt z Overhorse'a na grudę oraz na gnijące strzałki z firmy, matko nie mogę się tutaj, Kevin Beckons. Zamówiłam to do apteczki, aby mieć na zaś, gdyby cokolwiek się po prostu wydarzyło. Dzień dobry, zębatko. Jak tam? Jak tam? Buzi, buzi. Cześć. No i teraz macie ujęcia z jazdy na siwym. Niestety nic wcześniej nie nagrałam, bo byłam tak na styk, żeby już go po prostu szykować na jazdę. I jazdę w ogóle miałam z trenerem Natalii, więc to było też coś super dla mnie, aby zdobyć nowe doświadczenie. I na początku jak siwy był no dość energetyczny, bo nie chodził pod siodłem kilka dni, tak potem już tempo było dostosowane i naprawdę fajnie się z nim pracowało. Ogólnie to siwy również jest młodziakiem, bo chyba jest 0,5 roku starszy od Quevedo, no ale właśnie mówiąc o tym doświadczeniu, to jednak młodziak młodziakowi nierówny, bo każdy z nich inaczej troszeczkę działa, każdy z nich jest super chętny do pracy, ale no gdzieś tam inaczej na dosiad, inaczej na łydeczkę reaguje. Więc dla mnie to jest zawsze fajne wyzwanie, aby zobaczyć, jak inne konie działają. Robiliśmy ćwiczenia w galopie, tutaj zaraz będziemy robić lotną zmianę i siwy naprawdę bardzo ładnie robi lotne, to trzeba przyznać, tutaj hop, siup i już jest. Ej, chodź na chwilę, chodź. Zobaczysz sobie na filmiku, jakie ładne ciasteczko mu się zrobiło tutaj. Na śliczne, ale stój, pokaż. O, takie ładne. Takie, super. Na koniec jeszcze robiliśmy ćwiczenia w galopie, takie jak dodania oraz skrócenia. No dobra, jednak zmiana planów. Jutro wylążuję przed kowalem Quevedo, także będę od rana w sumie w stajni, bo powiem Wam, że teraz się rozpadało. Wszędzie jest albo błoto, albo hala jest zajęta, także bez sensu. Jeszcze ja mam na kantarze go lążować, no to nie chciałabym, żeby się mi wyrwał i komuś coś zrobił, no bo to nigdy nie wiadomo, pierwsze lążowanie na kantarze. Także jutro na spokojnie z rana go wylążuję przed kowalem, żebym była sama na hali i wiecie, miała taką pełną kontrolę nad tym. I teraz tylko zrobię mu pudełeczka, przytulę go i będę lecieć do domu. Ja jeszcze czekam na rozpisaną dietę i te wszystkie zmiany dietetyczne, a teraz po prostu zrobię to innego, że do obiadu dodam również musli. Także najpierw owies. Owies, proszę bardzo, już jest napełnione, teraz dodajemy musli. Musli, proszę bardzo, również dodane i tak naprawdę mamy gotowe posiłki. Tu jest kolacja, tu jest obiad i śniadanie, a resztę ma Quevedo. No kto to? Dzisiaj masz wolne, mój drogi, ale jutro już będziemy pracować i masz kowala i będzie lążing. Ale ty derkę tą uwaliłaś, spójrzcie na tą stronę, jakie tarzanko musi... Ojeny, Pyszczek, proszę mnie tu nie... O! Widzicie, jaka uwalona? Piękna derka taka uwalona przez księcia mojego. No, widzimy się jutro, słoneczko.